No elo wszystkim, z tej strony Pomidorowy.pl i witam was bardzo serdecznie w ostatnim odcinku z Crasha Team Racing Nitro Fueled na Medium. I jak widzicie, odcinek zaczynałem od tego, że zdobyliśmy purpurowy gem, ponieważ tak, w tym let's playu nie pokazałem wam gem cupów, no bo stwierdziłem w sumie, że i tak jeszcze raz, a raczej ostatni raz zobaczycie je na hardzie. Więc przejdziemy sobie do Gemstone Wally i tylko podpowiem, że w poprzednim odcinku oczyściliśmy tak naprawdę Citadel City i walić Engine Labs. Od razu wam mówię na samym starcie, ci co oglądali poprzedni odcinek będą wiedzieli dlaczego. No i bez zbędnego przedłużania lecimy sobie do trasy Turbo Track, aka Retro Stadium. I tak będę za każdym razem to mówił, żeby triggerować coraz to więcej ludzi, że ale Turbo Track i Retro Stadium to są dwie inne trasy, Pomidor weź się ogarnij. A lubię ludzi triggerować w taki sposób i tyle, i będę tak gadał, żeby ludzi jeszcze bardziej triggerować. Bo jestem wredny. I tyle powiem. Tak czy siak, lecimy sobie z poziomikiem. I to jest jeden z moich ulubionych poziomów, co zresztą topka to też potwierdziła, gdy robiłem topkę do Crash Month. I zaraz się dosłownie, kurde, będę na siebie wrzeszczał, dlatego że no nie będę ukrywał, muszę zrobić, kurde, jeszcze z 2 lub 3 materiały do Crash Month, ale jutro myślę, że to sobie ogarnę, bo już będę miał całą serię skomentowaną z Nitro Fuelda i dalej nie było pierwszego odcinka jeszcze z Medium na kanale, więc mam taki fajny se zapasik 5-filmowy. Jutro będzie tego więcej, bo jeszcze jutro zaczynam z rana Kaczora Donalda. Ups, spoiler. Ale przynajmniej w weekend będzie Kaczor Donald. Kłak, kłak, kurde. Jak ten czas szybko leci, ledwo co, kurde, zaczęła się niedziela, a już wtorek jest. To jest naprawdę bardzo fajne, że ten czas szybko leci, a nie stoi w miejscu. Z jednej strony fajne, z drugiej strony nie, no bo mam nadzieję, że cały mój bagaż let's playowy na te wakacje zostanie opróżniony i żadna seria mi nie umknie. Albo z jakiejkolwiek tam nie zrezygnuję. Bo wiecie, jeszcze gierki na PlayStation 3 trzeba nagrać. A jako, że w sumie jest to ostatni odcinek, to mogę sobie pozwolić już na takie off-topowanie, bo i tak się nic ciekawego nie wydarzy, bo to będzie to samo, co było na Easy, czyli po prostu 2 poziomy plus konfrontacja ponowna z Oxidem i tyle w temacie, już będzie po kłopocie i całe 101% będzie w naszym posiadaniu na Medium. Czyli na dobrą sprawę już będę mógł oficjalnie powiedzieć, że drugi let's play na 101 będzie skończony. 101% w sensie. I co za tym idzie, łącząc te 2 let's play'e, udało mi się uzyskać 202%. To jest bardzo dobry wynik. I 36 reliktów platynowych. A więc to jest jeszcze lepsze. No i 40 CTR tokenów. Z 8 kluczy będzie. Tak, jeżeli mam, wiecie, podsumować wszystko. Oraz 32 trofki. A reliktów tak ogólnie, żeby ten, ile potrzebuję mieć, żeby ogólnie już zakończyć tak jakby wszystko, to 18 plus 18 to jest 36. 36 plus 18. I tu jest Zong teraz. Słaby byłem z matmy, okej? Okay? Ase wyjmę, kurde. Kalkulator jak prawdziwy, kurde, Polak z Polski. Więc tak swoją drogą robimy teraz slide Coliseum, czyli ostatni poziom już na relikty. I teraz dajmy 18 plus 18 to jest 36, czyli dobrze mówiłem. Czyli razem potrzebuję, żeby zakończyć grę na 303%. Wiecie, 303, bo 3 let's play'e po 101%. To potrzebuję mieć 56 reliktów, tak? Dobrze zgadłem? Tak, 56. No to kurde, ludzie, no to co ja mam tutaj, kurde, takiego robić? No kurde. Nie, 54, przepraszam, 54 relikty. Tak więc to nie jest żaden problem. Tym bardziej, że na hardzie wydaje mi się, że jakoś sobie dam radę. Nie muszę się chyba czegokolwiek obawiać. Ale co ja tam wiem, może się okazać, że hard mi naprawdę skopie zadek i wtedy będzie dopiero przesrane. I wtedy wszyscy na YouTubie i na całym świecie usłyszą mój głośny płacz i zgrzytanie zębów. Fajnie
Fajnie się, powiem wam szczerze, że przez tą serię na Medium bawiłem. Nie będę ukrywał, ale challenge bez power slajdowania był jedną z fajnych rzeczy. Mówię to autentycznie, serio. I tam w ogóle, kurde, Crash tańczy i chyba Coco była, co nie? Tak, tutaj wszyscy są. Reaper Ru, Papu Papu. I chyba był tam Tiny, co grał na gitarze, o ile dobrze pamiętam. Mogę się mylić, ale tak mi się przynajmniej wydaje. A pewności stuprocentowej nie mam, bo nie przyglądałem się za bardzo. Ale tak, wersji na hard let's playa już będą nie tyle co ciekawostki, co będziemy sobie porównywać czasy reliktowe. Bo pewnie jakieś tam minimalne sekundy będą różnicy, no zwłaszcza na tym, że na easy po prostu nie będę ukrywał, ale strasznie łatwo zdobyć relikty. No ale to raczej było pewne, bo wiecie, easy, czyli łatwo, rozumiecie, o co chodzi, nie? W ogóle mam taką rozkminę, ponieważ mam ostatnio ochotę, żeby zagrać sobie ponownie w Sonica CD. I teraz mam takie zasadnicze pytanie do tych, co ogarniają temat z Sonicem CD. Bo wiecie, jest taki poziom jak Desert Dazzle. On się chyba tak nazywa, ten wycięty poziom. I słyszałem, że jest jakaś szansa dostania się do tego poziomu, do tego jednego aktu. Ktoś mniej więcej ogarnia, jak tam się dostać? Jeżeli ktoś wie, to niech mi napisze, albo nie, wyślę w komentarzu poradnik, jak mam to zrobić, bo jestem ciekaw, a bardzo bym chciał się dostać do tego poziomu i może kto wie, zrobił V2 Sonica CD. Bo bądźmy sobie szczerzy, ostatni raz, kiedy Sonica CD grałem i nagrywałem... Nie, czekajcie. Nagrywałem Sonica CD ostatni raz? Tak! Z 5 lat temu będzie. Niezły wynik, co? No i teraz Oxide się wygraża, że oczywiście zdobyliśmy wszystkie Time Relics, więc... Trzeba teraz mu skopać dupę, bo wiecie, Oxide jest na to przygotowany. Oxide jest oczywiście na najgorsze zawsze przygotowany. Oxide wie, że już to mleko zostało rozlane, więc... Więc co mu to zrobi, skoro i tak wpierdziel dostanie. I to zasłużony wpierdziel, tak jeszcze podkreślę. Więc możemy sobie powrócić do postaci, którą graliśmy w pierwszym odcinku, czyli Liz. Bo tak będę robił w każdej serii. Jak zaczynałem przykładowo Cortexem, to ostatni odcinek, raczej ostatnia konfrontacja z Oxide'em będzie właśnie tą postacią, którą zacząłem. I na medium już widać, że Oxide wcześniej sobie wypuszcza miksturki i wszystkie inne itemki, więc dostanie wpierdziel z maski Aku Aku, bo czemu by nie? Prawilny wpierdziel dla Oxide'a zawsze się należy. I to jest w ogóle zabawne, że Oxide niby sprawia wrażenie takiego trudnego, a tak naprawdę możecie go porobić czymkolwiek. Jak zresztą widzicie, jaki na początku teraz wpierdziel dostał, bo podrzuciłem mu dosłownie pod nos zieloną miksturkę, która go bardzo spowolniła. Więc są tego oto plusy takich oto działań w afekcie. Nie, naprawdę ja się cieszę, że już po prostu pykam se w tą gierkę. Ile już minęło od, kurde, pojawienia się Nitrofielda? Z 2 tygodnie będzie? Czekajcie, aż sobie policzę. Nitrofield wyszedł 21 czerwca. Więc teraz tak. Tydzień to jest 28? Tak, 2 tygodnie już minęły, odkąd się CTR pojawił Nitrofield. A dalej mam wrażenie, że hype na tą gierkę jest w miarę. Chociaż już pewnie taki jest coraz to mniejszy, bo wiadomo, że zawsze pierwsze tam tygodnie lub może parę dni jest taki największy hype, a potem to coraz to bardziej maleje, ale ja myślę, że to też tak nie do końca działa, bo powiedzmy sobie szczerze, Crash Team Racing dosłownie Crash Team Racing Nitrofield pokonał Insane Trilogy i to możemy teraz tutaj podkreślać i mówić na każdym kroku. Ja się pod tym oczywiście również podpisuję. Ciekaw
Ciekaw jestem, czy on teraz wyjdzie w tą miksturkę. Muszę teraz obserwować jego zdjęcie. Tak, wjechał. Frajerzyna się spowolni. I bardzo dobrze. Niech se siedzi, niech se stoi w miejscu. Bo nie zasługuje on na to, żeby być pierwszym. No sorry, Oxide, ale ty jesteś ostatnią osobą, która powinna być pierwsza. Naprawdę, mówię ci to autentycznie. Final lap! Fight! Albo race w tym wypadku, ponieważ nie bijemy się tu z nikim. No. Dalej jest do dupy pogoda. To jest przykre. Mamy lipiec, a deszcz pada jak najęty. I to jest przerażające, moi drodzy. To jest bardzo, very przerażające. Bo niby, kurde, wiecie, takie upały miały być i tak dalej, a upały były przez chwilę i dupa się stała, tak naprawdę. Znaczy, lubię deszcz, bo nie powiem, że nie, dzięki temu mam mniejszą szansę na alergię. Ale z drugiej strony, jak już to niejednokrotnie mówiłem, co za dużo, to niezdrowo. Po prostu, jak się za dużo czegoś je, za dużo się w coś gra, to też nie jest za dobre, bo się łatwo takim czymś nudzi człowiek. Coś czuję, że po tym moim wakacyjnym let's playowaniu też będę miał dosyć przez jakiś czas let's playowania i zrobię sobie pewnie jakąś przerwę. Bo się wypalę już ostatecznie. Bo jednak wiecie, po dwa odcinki dziennie to jednak jest jakiś kurde challenge dla mnie. Nie mówię, że to jest jakiś szczególnie przesrany challenge, ale wiecie o co chodzi. I w taki oto sposób Oxide po raz drugi został pokonany i po raz drugi będzie gryzł ziemię. I sobie będzie mógł jedynie powąchać. Znaczy powąchać, pomarzyć o zrobieniu kurde tego, no. Parkingu. Bo jednak no niestety Oxide w dupę dostał. I to poważnie w dupę dostał. No ale to było do przewidzenia, Oxide to jest tylko taki wiecie groźny przez kamerkę. A w rzeczywistości to jest na strzała. I musi się niestety pogodzić z przegraną. Niestety, taki jest jego smutny los. Los Angeles. I po raz drugi Coco chce przybić piątkę z Crashem. Oczywiście przybiła. Zaczął się taniec, czyli taniec Crasha. I Crash se beknie i wypluje motyla. Nie chcę wiedzieć, dlaczego Crash pożar tego motyla, no ale... Nie mnie to oceniać, może po prostu zjadł sobie hamburgera i motyl usiadł po prostu na bułkę. To też jest możliwe. I patrzcie, drugi save mamy na 101%, czyli razem mamy 202%, kurde mol. Jestem zadowolony z tego powodu. Naprawdę dziękuję wam za to, że chcecie oglądać tę serię. To jest dla mnie niesamowita frajda robiąc tą serię. Dla was pewnie też, że możecie sobie Crasha obejrzeć. Ale cóż... Myślę, że koniec końców będę mógł tutaj już się z wami powoli pożegnać. Tak więc... To by było na tyle z tego to let's playa na medium. Już nam został tylko tak naprawdę ostatni let's play na hardzie. Plus dwa odcinki DLC z mojej strony. I to by było na tyle, tak więc ja się oficjalnie z wami już będę żegnał. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. I widzimy się w kolejnych produkcjach na moim kanale. Trzymajcie się, cześć i ja tutaj zostawiam Lis, która sobie będzie jeździła. Na razie i pa pa!